zauważyłam was. Poczekajcie chwilę, bo jestem trochę nieogarnięta. Dzisiaj opowiem wam 10 ciekawostek o gołąbkach. I pojedziemy do Kazimierza. A czy znajdziemy jakiegoś gołąbka, czy nie? Tego już się sami dowiecie, jaka spotka nas przygoda. Jesteśmy teraz w Kazimierzu, bo chcemy znaleźć gołębia. Nie ma gołębi. Przyjechałam, żeby szukać gołębi, ale zamiast gołębi znalazłam piękną orkiestrę. Poczekajcie. Teraz jak będę tu grać, to spróbuję wam trochę pokazać, jak tańczę. Ciekawostka 1. Gołębie zakochują się w sobie na całe życie. Wiedzieliście, że gołębie zakochują się w sobie na całe życie? Dlatego para gołąbków jest symbolem miłości. I państwo młodzi często wypuszczają je na swoim ślubie. Jako znak miłości. Ciekawostka 2. W tym związku wysiaduje jaja i mama, i tata. Wiecie, że gołębica znosi jaja nawet 8 razy w roku, ale uwaga, w tym związku jaja wysiaduje i mama, i tata. Ciekawostka 3. Gołębie to są wielcy bohaterowie. 32 gołębie zostało oznaczone angielskimi medalami za odwagę, bo w czasie II wojny światowej przenosiły informacje od żołnierzy na swoich nóżkach i nie bały się ani strzałów, ani wybuchów. Wow, to musieli być bohaterowie. Szukałam w Kazimierzu gołębi, ale tam nie było, więc przyjechaliśmy do Lublina i zobaczcie, ile tutaj ich jest. Kawę czy zjedzą z mojego buta. Boże, to było naprawdę bardzo dziwne. Ciekawostka 4. Gołąb zawsze, a to zawsze, wraca do swojego gniazda. Oraz przeprowadzono eksperyment i zamknięto pewnego gołębia w klatce, gdzie nic nie widział i nic nie słyszał. A i wywieziono go 2000 kilometrów od swojego domu, ale on i tak bez problemu wrócił do niego. Ojejku, to musi być bardzo trudne dla człowieka. Ciekawostka 5. Gołębie są bardzo, a to bardzo wytrzymałe. Gołębie są bardzo wytrzymałe, umieją latać nawet 10 godzin dziennie. Ciekawostka 6. Gołębie mają świetny, wprost świetny wzrok. Umieją widzieć nawet z odległości 100 kilometrów. A do swojego gniazda wracają nawet w nocy. Muszą mieć bardzo dobry wzrok, bo w nocy jest strasznie ciemno. Ciekawostka 7. Gołąb to znak Ducha Świętego. Wiecie, że gołębia to znak Ducha Świętego. Dziesiąt razy.
teraz może uda nam się zobaczyć. Patrzcie, tutaj jest gołąbek z bliska. Dzisiaj walczą o ten chleb, walczą normalnie. Ciekawostka ósma, gołębie są bardzo czyste. Ludzie nie lubią gołębi, bo uważają, że to są strasznie brudne czeki, ale to bardzo dziwne, bo w czasach starożytnych było uważane, że to są najczystsze ptaki. Prawda, że dziwne, ale teraz większość ludzi uważa, że to są straszne straluchy. Ciekawostka dziewiąta. Gołębie kiedyś zamieszkiwały jaskinie. Gołębie kiedyś mieszkały w jaskiniach, dlatego teraz świetnie radzą sobie w mieście. Ciekawostka dziesiąta. Gołębie są wszystkożerne. Gołębie są wszystkożerne. Umieją zjeść słone z cukrem, umieją zjeść śledzie z cytryną. A ludzie czasami dokarmiają gołębie, choć w niektórych miejscach to jest zabronione. Patrzcie, gołąbki! Gołąbki, chlebek! Chlebek! Cześć wszystkim, jeśli wam się podobał odcinek, to oczywiście dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie. A teraz muszę się z wami już żegnać. Pa!